Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Marek Zachara, trener kajakarzy AZS AWF Gorzów. Witam Cię, Marku, serdecznie. Witam, dzień dobry Państwu. Od Igrzysk Olimpijskich minęło już kilka miesięcy, już przez wszelkie komentarze, wszelki kurz opadł, więc myślę, wydaje, że możemy o tym na chłodno rozmawiać. Po raz pierwszy od wielu, wielu igrzysk gorzowskie wiosła nie przywiozły żadnego medalu. Jak oceniasz dziś z perspektywy czasu start Anny Puławskiej i Witora Głazunowa? No, myślę, że czwarte miejsce Ani Puławskiej w czwórce kajakowej, gdzie przegrało medal 0,24 tysiące sekundy, to mniej więcej jest tyle. To naprawdę na 500 straszne. Metrów. No to można oceniać, że to jest wynik pozytywny. Zawsze każdy oczekuje medale, szczególnie, że te medalistki były. No, nie wyszło w tym razie. Konkurencja nigdy nie śpi i wszyscy chcą te medale zdobywać. Także na 4+, jakby medal to była piątka, także myślę, że wynik jest bardzo dobry. Odnośnie Wiktora Głazunowa, tutaj sytuacja jest troszeczkę inna dla ludzi, które się trochę orientują, a mniej to tak mniej więcej zrobi obraz tego. Kajakarze nie mają steru i wiosłują albo z lewej, albo z prawej strony. I w Paryżu taki tor był, że lewa strona to była ściana trybun, a z prawej wielka zatoka i były wiatry, które wiały z prawej strony. To nie chcę tłumaczyć oczywiście, bo to nie o to chodzi, ale w biegach, które uczestniczył Wiktor, szczególnie w biegu finałowym, zaczęło dosyć mocno wiatr dla zawodników wiosłujących po prawej stronie. Inaczej mówiąc, zawodnicy z prawej strony tylko się spychali, a zawodnicy z lewej strony, bo Kanadyjka, jak powiedziałem wcześniej, nie ma steru, musi zawiosłować, przysterować wiosłem łódkę, żeby łódka nie uciekała, nie straciła kierunku jazdy. Powiem tak, mistrz świata Rumun nie dostał się do finału. Medalista olimpijski Brendel Niemiec przypłynął wiosłujący po tej samej stronie za Wiktorem, bo Wiktor, przypomnę, zajął szóstą lokatę, także bardzo wysoko. Właściwie w finale tylko było zawodników dwóch wiosłujących po lewej stronie. Był Rosjanin, który wiosował na torze pierwszym, także miał najmniejszy wiatr. Wiktor miał tor ósmy, to jeszcze ten wiatr dochodził do niego, miał gorszy wiatr. Ja tak mówię inaczej, że zrobił srebrny medal dla wiosłujących z lewej strony. Tak, dla radości, ale wynik bardzo wysoki. Szósty na świecie pokazywał, że ma bardzo... liczy się na świecie, w czołówce światowej. Przypomnę, Rumun nie wszedł, wygrał z Brendelem. No i jeszcze w tym roku na Mistrzostwach Europy zdobył srebrny medal dwójce Kanadyjce, która potencjalnie miała szansę na medal, tylko że rok wcześniej, gdzie były kwalifikacje olimpijskie, inna osada nie zdobyła kwalifikacji. I Polacy przez to nie mogli uczestniczyć w tej konkurencji, gdzie byli czołowymi zawodnikami przez cały ten rok, ale bez kwalifikacji nie mogli startować w igrzyskach. Tam sytuacja była też patowa, bo na takich dodatkowych kwalifikacjach płynęła polska osada, była druga. Jak Polska, Rosjanie wygrali, zdobyli tą kwalifikację, bo nie byli dopuszczeni wcześniej, rok wcześniej. I później tą osadę z jednego zawodnika zdyskwalifikowali Rosjanina, bo był żołnierzem i propagował wojnę. I tą osadę zdyskwalifikowali. Dlaczego ją dopuścili do igrzysk, to nie wiem, bo następna byłaby polska osada. I myślę, że wtedy mieli bardzo wysokie szanse na zdobycie medalu. No ale się skończyło, jak się skończyło. Najgorzej jest dwójką, prawda? To jakoś zaskakujące miejsce. Mówisz o dwójkach kajakowych. Tak. No tam dziewczyny w tych warunkach, powiem tak, może nie potrafiły za dobrze pływać, bo wiatr bardzo mocny, o którym wcześniej mówiłem, bo w przedbiegach, jeżeli była flauta, Ania Puławska z Karoliną Najem miały drugi czas, przyszła fala, duży wiatr, no i no powiedz, nie poradził się w tych warunkach. Paradoks polegał na tym, że na drugi dzień, gdzie był inny finał jedynek, była flauta. Także warunki były no takie same dla wszystkich. No, czyli można powiedzieć, że w kajakach często no, bardzo duże znaczenie ma ten wiatr. No, no tak, no, szczególnie dla kajakarzy to już w ogóle. No, ja nawet byłem kiedyś na Mistrzostwach Świata w Kopenhadze, był taki silny wiatr z boku, to w finale byli wiosłujący tylko z jednej strony, bo inni nie mieli szans, bo fizyka nie pozwoli na to po prostu i tyle. Nie? Ale w sumie Wiktor Głazunów był zadowolony z tego tak, systemu, szóste to jest miejsce na igrzyskach, ja nie wiem, że miałby medal. Na pewno myślę, że dwie, trzy pozycje by się przyszły. Może on na brązowy bardziej, tak. No, ale cały czas ma progresję.
Teraz... Czyli ta nasza eksportowa dwójka dalej marzy o kolejnych sukcesach. No ta dwójka, myślę, że jest perspektywiczna. No mówię, byli w Kanadyjki, to bardziej się liczy Europa i byli wicemistrzami Europy za Rosjanami, tak? Którzy też, nie oszukujmy się, 3 lata nie byli na... nie startowali. Mówią mnie w cudzysłowie, co oni robili w tym czasie. Nie będę dodawał więcej. No... nie mieli żadnej kontroli, o tak, że tak powiem, nie? Może tak delikatnie. I nie oskarżając nikogo o nic, no ale no... no czołową dwójką, które mają szansę zdobywać medale. Ale igrzyska to już historia, prawda? Tak, to już historia. Ale to już Wiktor Głazunow w Uzbekistanie mistrza świata zdobył. Tak. Nadzieje olimpijskie wasze też tutaj w czwórce, wasz zawodnik Przeged bodajże, tak? Złoty medal, czyli co? Są następcy? Tak, są następcy. Jest tutaj grupa dużych, młodych zawodników. Tutaj prowadzą trenerzy Marcin Ponomarenków, bardzo fajny chłopak, na którym niektórzy mówią trenerze, że za jego daliby 2 trenerów, za jego jednego, który popiera go Dawid Markowski. Mają fajną grupkę i właśnie zdobywają medale, startują w reprezentacji Polski w tych grupach juniorów. Zajmują się stricte kanadyjkarzami, to jest grupa 30-40 osób, także... Czyli są zawodnicy, którzy mogą... ZSAWF i Gorzów i w ogóle województwo i kraj reprezentować w Los Angeles? No, oprócz tej dwójki eksportowej? No ci to jeszcze są czy za młodzi. Czy za wcześnie jeszcze? Za wcześnie. No jednak raczej tutaj Wiktor i Ania raczej do Los Angeles. Myślę, że dociągną. Ale następnej to już... Ale już następnej to już 8 lat, bo tutaj byłoby za wcześnie. Czyli można powiedzieć, Marku, że życie nie znosi próżni. No tak. No nie znosi próżni. Jedna impreza się mniej udała, druga się uda, mamy nadzieję, znacznie lepiej. W ogóle w jakiej kondycji jest wasz klub? Bo wiem, że czasy są ciężkie, trzeba złotówkę każdą 2 razy oglądać, jak się ją wydaje. Ty jesteś ostatnio, jesteś wiceprezesem tego klubu, tak. Oprócz tego, że trenerem. Jak to robicie? Jak w ogóle funkcjonujecie? No, bo to... no generalnie mamy jakieś wsparcie drobnych sponsorów. Prezes klubu, pan Choroszkiewicz też pomaga w miarę możliwości. No generalnie żyjemy ze środków budżetowych, znaczy Ministerstwo Sportu, Miasto, Urząd Marszałkowski. No bo tak? Też z tych punktacji młodzieżowej no, też stoicie zawsze tak. Wysoko i z tego no, są tak. Też jakieś pieniądze. No ale to są małe pieniądze, żeby nie było wsparcia innych ludzi, to byśmy no, nie przeżyli, tak? Zawsze prosimy Wydział Sportu, prezydenta, żeby nam wspierał, bo nie oszukujmy się, ci zawodnicy na tym najwyższym poziomie, no też to ich jest 5 minut, żeby mieć jakieś dochody z tytułu stypendium i tak dalej, no to też mogą zmienić barwy klubowe. To tak. No właśnie, bo mówią, że Wiktor... Ja przepraszam, jak Naja Puławska, nie Naja Puławska, tylko Karolina Naja odeszła do Poznania, no bo tam marszałek dał takie atrakcyjne stypendia i dużo ludzi tam uciekło, jak Fajtek, Wodarczyk, tam wszyscy uciekali do Poznania. No właśnie, bo problemem w niektórych dyscyplinach, w takich indywidualnych sportach też jest to, że zawodnik kończy pewien wiek, prawda? No i teraz dylemat. Iść robić, nie wiem, studia kończyć, robić karierę zawodową, czy też uprawiać sport. Z kolei jak uprawiać sport na wysokim poziomie, zawsze to mówiliśmy, no to nie da się pracować jednocześnie. No tak, nie, to są zawodnicy, którzy żyją ze stypendiów sportowych, tylko i wyłącznie, bo no ja powiem przykładem, jak był COVID przed Tokio, to ja z Wiktorem Głazunowym pół roku na zgrupowaniu byłem non-stop w Portugalii. Non-stop, tak? To akurat za atrakcyjne pieniądze, bo mniejsze niż w Polsce, ale no, żeby nie szukać guza i to mała miejscowość i trenowaliśmy i przeżyliśmy. Nikt z nas COVID-u nie miał i jakoś się udało no i dobrze się przygotować. Przypomnę, że w Tokio był też Wiktor w finale 7 na dwójce kanadyjce. Marku, co przed wami? Co was czeka w przyszłym roku? Najważniejsze starty? No myślę... są mistrzostwa świata w Mediolanie, mówimy o seniorach. Mhm. No i tam nasi zawodnicy myślę, że będą reprezentować czołówkę krajową i będziemy tam myślę, że zdobywać medale, ci nasi zawodnicy, no bo mają ambicje takie, a nie inne, tak? Mhm. Myślę, że Ania Puławska jest czołową zawodniczką świata, tak samo Wiktor Głazunow i myślę, że potwierdzą, szczególnie znając ich determinację i chęć uzyskania poprawnych wyników, no i determinacji do treningu, tak? Bo to jest ważne. Czy takie miejsce niemedalowe daje kopa, można powiedzieć? No tak. Trochę wkurza? No, ale później? No, psychicznie to się odbiło, szczególnie widziałem na dziewczynach, bo byłem na zgrupowaniu no tak. We wrześniu z Anią Puławską, no tak, to jeszcze do dzisiaj to jeszcze nie siedzi, tak, jeszcze nie siedzi. Siedzi to w nich. Tak. Marku, tak, i tak już na koniec naszej rozmowy, co tobie jako trenerowi i działaczowi, wiceprezesowi najbardziej doskwiera w tej robocie, co przeszkadza ci?
Co byś chciał zmienić? No na pewno, żeby środki wpływały płynnie, no bo one są bardzo późno wpływają ze wszystkich tych źródeł, które mówimy, bo uczestniczymy w programach, w konkursach i tak dalej, jednak to wszystko trwa. Ciężko nieraz planować, a jak jestem prezesem klubu, jak są sporty walki, gdzie mają sezon w okresie zimowym, a środki pływają w marcu, w kwietniu, no to problem. To trzeba jakby za swoje funkcjonować, żeby a potem no, wracać, nie? To tak, to jest tak no, słabe. Czyli te pieniądze? No niestety, gdzie się nie dotknie, trzeba wynająć samochód, hotel, jedzenie, odżywki, fizjoterapeuty, logistyka, ludzi zatrudnić, no to wszystko. Co teraz przed wami w najbliższych miesiącach? No teraz się wybieram na zgrupowanie właśnie z Wiktorem i z Julią Olszewską, bo zapomniałem jeszcze o Julii Olszewskiej. Zdobyła medal na Mistrzostwach Europy Seniorów w czwórce kajakowej, także też bardzo wysoki wynik. Gdzie jedziecie? No jedziemy akurat do Portugalii. Tam są najlepsze warunki? Tak, no bo już listopad, zaczyna być się chłodno, żeby realizować trening specjalistyczny, no to trzeba w tych warunkach sprzyjających trenować. Czyli czasu na przerwę dla trenera i wiceprezesa za bardzo nie ma? No tak, u nas nie ma świątków i piątków, jak to tak mówię, nie się dziwią mnie niektórzy, mają normalny weekend, sobota, niedziela, odpoczywają, u nas odwrotnie, w te dni się trenuje generalnie raz najwięcej, bo organizm musi być przyzwyczajony do obciążenia w tym tygodniu, raczej u nas w środku tygodnia jest lżej. I tak na koniec już życzę tobie i klubowi całemu no, sukcesów i trzymania tej roboty, wykonywania dalej fajnej roboty, którą robicie. Oby te nasze kajaki szły cały czas w górę. A ja nie dziękuję. Dzięki bardzo. No, dziękuję bardzo Państwu.